Dzisiaj będziemy zajmować się budową morfologiczną kwiatów. Pierwszym kwiatem, który będziemy analizować, jest tulipan. Tulipan należy do grupy roślin jednoliściennych. Możemy to poznać chociażby po budowie liścia. Widzimy, że liść jest siedzący, to znaczy nie ma ogonka, a poza tym jak przyjrzymy się blaszce liściowej, to widać wyraźnie nerwację równoległą. Ale liść dzisiaj nam nie będzie potrzebny, bo zajmujemy się głównie budową kwiatu, więc możemy ten liść po prostu oderwać, odłożyć na bok. No i przyjrzyjmy się budowie kwiatu. Pytanie, czy po samym kwiecie też możemy poznać, że jest to roślina jednoliścienna? Owszem, jest to kwiat, który ma symetrię trójkrotną. Widzimy, że okwiat składa się z dwóch pięter, a każde z nich ma trzy elementy. Pierwszy element, drugi element i trzeci element. I to są te zewnętrzne części okwiatu. Możemy je rozchylić. Może łatwiej będzie mimo wszystko to zrobić ręką, a nie pensetą. I kiedy odchylimy je na bok, tak żeby trochę odstawały, to wtedy wyraźnie widać, że w środku jest ukryte drugie piętro, to wyższe piętro okwiatu. No więc w pierwszej kolejności, kiedy analizujemy kwiaty, należy zwrócić uwagę na symetrię. No i tutaj powiedziałem, że kwiat jest trójkrotny, ale jednocześnie mogę powiedzieć, że ten kwiat jest, ma symetrię promienistą. To znaczy możemy przez ten kwiat przeprowadzić trzy osie czy trzy płaszczyzny symetrii, zależy czy rozpatrujemy go jako narys kwiatowy, czy jako taką trójwymiarową strukturę. Kwiaty zazwyczaj analizujemy idąc od zewnątrz do środka. No i w pierwszym etapie warto jest odłożyć po prostu elementy okwiatu na bok, żeby zobaczyć ukryte w środku elementy generatywne. Czyli pierwszego piętra okwiatu się już pozbyłem i teraz rozchylając drugie piętro mogę w środku zobaczyć, że ukryte są pręciki, które mają fioletowe główki, a pomiędzy pręcikami ukryty jest słupek, który jest zdecydowanie jaśniejszy, lekko żółty, prawie biały. Ale zanim przejdziemy do tych elementów generatywnych, to należy zwrócić uwagę na to, że te trzy wewnętrzne elementy okwiatu, tego wyższego piętra, one są nierozróżnialne od tych elementów, które wypreparowałem przed chwilą. Jak popatrzymy sobie na nie i je porównamy, no to zobaczymy, że one jedne i drugie są, można by powiedzieć, płatkokształtne. Mówimy, że okwiat jest niezróżnicowany na kielich i koronę. No więc ta trójkrotna symetria kwiatu, niezróżnicowanie elementów okwiatu na kielich i koronę, wszystkie są do siebie podobne, to jest cecha, która świadczy o tym, że mamy do czynienia z przedstawicielem właśnie jednoliściennych. Analizując dalej, pozbądźmy się tego wyższego piętra okwiatu i zobaczmy, ile jest pręcików. To są, tak jak już powiedziałem, te fioletowe elementy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów. Ale ważne jest to, żeby spróbować zajrzeć od góry i zastanowić się, czy one są ułożone w jednym okółku, czy w dwóch. Może nie zawsze od góry to widać tak dobrze. Warto też czasami spojrzeć po prostu od boku i zastanowić się, czy te pręciki wyrastają na jednym poziomie, czy nie, z dna kwiatowego, bo ten element tutaj, gdzie kończy się szypuła kwiatu, a zaczynają wyrastać wszystkie po kolei elementy, nazywa się dnem kwiatowym. No i jeżeli się przyjrzymy temu dokładnie, to okaże się, że te pręciki, podobnie jak elementy okwiatu, można podzielić na trzy, które są wyżej i trzy, które są niżej. Więc ja teraz odchylę te niższe, czyli będę odchylał co drugi. I to jest ten sam rodzaj ułożenia, jak był w okwiecie. Tam też te dwa piętra trójelementowe mijały się. O, i w ten sposób możemy zauważyć
tę różnicę, tak, między tym zewnętrznym i wewnętrznym okółkiem pręcików. Pojedynczy pręcik, jak się przyjrzymy, składa się z nitki oraz z główki. Nitka u tego gatunku ma kolor żółty, a główka jest fioletowa i to w tej główce znajdują się dwa pylniki. W każdym z, znaczy znajduje się, no tak, w główce znajdują się dwa pylniki, w każdym z tych pylników znajdują się po dwie komory pyłkowe. To jest jeszcze niedojrzały kwiat, to znaczy on już się rozchylił, czyli mamy pąk kwiatowy, który się otworzył, ale widzimy, że kiedy ja tą pęsetą dotykam główki pręcika, no to okazuje się, że pyłek się nie wysypuje. To jeszcze główki, pylniki nie są pootwierane. Żeby zobaczyć, jak zbudowany jest słupek, to najlepiej jest te pręciki usunąć. To ja po kolei jeden po drugim pęsetą wyrwę. Można to robić także żyletką, ale żyletka się bardziej przydaje, jeżeli chcemy nie tyle wyrwać czy usunąć jakiś element, co zobaczyć przekrój. A tutaj nie będziemy tego kroić, tylko po prostu chcemy odsłonić element, który jest wewnątrz, czyli słupek. I w ten sposób na dnie kwiatowym został nam tylko ten jeden centralny element, który oczywiście w środku zawiera zalążki. To, co już wiecie ze szkoły średniej, to, że słupek zazwyczaj składa się z trzech wyraźnie wyodrębnionych części, czyli z zalążni, w której są zalążki, to jest ta część u podstawy, następnie z szyjki słupka i ze znamienia. No, u tego gatunku nie widać takiego wyraźnego wyodrębnienia, to znaczy na szczycie widać trójkrotne znamie, to jest sprawa oczywista, ale poniżej szyjka słupka zlewa się w jedną strukturę, pozornie w jedną, z zalążnią. No i teraz, żeby zobaczyć zalążki, żeby zobaczyć, jak głęboko musimy zejść od tego znamienia, żeby dojść do komory, to musimy użyć żyletki i wykonać przekrój. Więc ja tę żyletkę wezmę, odetnę znamie tuż nad tym podługowatym elementem poniżej. No i teraz, jeżeli spojrzymy na ten przekrój, no to musimy się zastanowić, czy tam są widoczne zalążki. No, na razie nie, nie widać żadnych komór, w których byłyby te zalążki, ale czyli tu jest ten fragment jeszcze, moim zdaniem, szyjki słupka, ale jak przetniemy tę całą strukturę niżej, to się okaże, że mamy taki trójgraniasty wzorzec. Komór akurat tutaj nie ma u tego gatunku, jak widzę, takich wyraźnych, nie ma takich przestrzeni, ale widać w tym obszarze taką właśnie trójgraniastość i powtarza nam się ten wzorzec trójkrotności, czyli były dwa piętra okwiatu po trzy elementy, dwa piętra pręcików po trzy elementy. A widzimy też, że słupek jest zrośnięty z trzech owocolistków. No i w środku są trzy tutaj komory tej zalążni, a w każdej z komór poukładane są zalążki. Pozycja tego dna kwiatowego względem zalążni to jest bardzo ważna rzecz, kiedy na przykład oznaczamy rośliny. Bardzo często w kluczach do oznaczania roślin pojawia się pytanie, czy kwiat, czy słupek są górne, czy dolne. No, w tym przypadku mogę powiedzieć, że słupek jest górny, a kwiat jest dolny. O co chodzi? Chodzi o to, że zalążnia razem z zalążkami, właśnie po to przekroiliśmy ten element, żeby zobaczyć, czy w środku są zalążki, znajduje się powyżej dna kwiatowego. Powtarzam raz jeszcze, że dno kwiatowe to jest ten element, z którego wyrastają po kolei te wszystkie elementy okwiatu, wyrastają pręciki. No i teraz tutaj mamy do czynienia z słupkiem górnym, bo zalążnia jest powyżej tego dna kwiatowego, powyżej tego poziomu. Mogłaby być sytuacja odwrotna, że słupek byłby dolny, czyli ta zalążnia, czyli ta część słupka z zalążkami byłaby pogrążona tutaj poniżej w
tej szypule, można powiedzieć, czy takim rozrośniętym dnie kwiatowym. Czyli tutaj konkludując, mamy słupek górny, ale kwiat jest dolny. To są zawsze dwa takie terminy przeciwstawne. Jak jedna część jest opisana jako górna, to druga jako dolna. Możemy się jeszcze przyjrzeć tym wszystkim elementom, które do tej pory udało mi się wypreparować. Te elementy poukładałem na stole i po kolei odrywałem elementy okwiatu, najpierw tego zewnętrznego piętra, to jest raz, dwa, trzy. Potem wypreparowałem elementy tego okółka wewnętrznego, też ich było trzy, raz, dwa, trzy. A następnie wycinałem pręciki, też trójkami, zapamiętajmy, jeden pręcik, drugi pręcik, trzeci pręcik. Potem było kolejne piętro pręcików. Raz, dwa i trzy. A na końcu odciąłem najpierw znamię słupka i poniżej szyjkę słupka przechodzącą w komorę, znaczy w zalążnie, w której są trzy komory z tymi właśnie oto zalążkami. To, co pozostało po tych wszystkich operacjach, to jest jeszcze szypuła kwiatu i to jest ten element zakończony dnem kwiatowym, z którego wyrastały te wszystkie elementy, o których do tej pory mówiłem. To jest budowa tulipana. Tulipan, podkreślam raz jeszcze, należy do roślin jednoliściennych. Mogliśmy to poznać albo po tych wszystkich elementach budowy kwiatu, po trójkrotności tego kwiatu, symetrii promienistej, ale także, przypominam, mogliśmy to poznać po budowie liścia, który jest liściem siedzącym i ma nerwację równoległą, czyli żyłki, nerwy na tym liściu są ułożone wzdłuż, nie możemy wyróżnić jednego nerwu głównego. Kolejnym kwiatem, który będziemy analizować, jest kosaciec albo irys. Możemy po polsku mówić irys, tak często się mówi, ale to też jest nazwa łacińska tego rodzaju. Kosaciec jest, podobnie jak tulipan, gatunkiem z grupy roślin jednoliściennych. Podobnie możemy to poznać jak w poprzednim przypadku, dzięki liściom, które znów są, zobaczmy, siedzące, wręcz tworzą taką niewielką pochwę wokół odygi i dobrze jest na samym początku te liście wypreparować. Widzimy znowu, że jest nerwacja równoległa, nie ma wyraźnego nerwu głównego, ale dobrze jest te liście wypreparować, odłożyć gdzieś na bok, dlatego że może się okazać, że zasłaniają pewne elementy budowy kwiatu. Takie liście naprawdę mogą ukryć skarby i zauważmy, że w tym przypadku pod tym najwyższym liściem znajduje się takie zgrubienie. Zobaczymy w dalszej części tej sekcji, co tam w środku się skrywa, ale może już macie jakiś pomysł. Zobaczymy. Zgadujcie, a ja na końcu podam wam rozwiązanie tej zagadki. Podobnie jak w przypadku tulipana, ale w ogóle tak jak zalecam to robić przy sekcjach kwiatów, warto kwiat rozbierać od zewnątrz do środka. No i zaczynamy od tego, żeby wybrać elementy najbardziej zewnętrzne, co w tym przypadku może nie być takie oczywiste. Widzimy wiele takich kolorowych elementów, no ale które z nich są najbardziej zewnętrzne? Wydawać by się mogło, że te... No i chyba faktycznie tak jest, ale jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to warto spojrzeć tutaj na dno kwiatowe, trochę poniżej, bo jeżeli nie widać na pierwszy rzut oka, tak jak u tulipanu, który element jest bardziej zewnętrzny, to warto popatrzeć, który wyrasta niżej, a który wyżej. Jeżeli tutaj się przyjrzymy, to ewidentnie te elementy,
które mają takie żółte plamy, są tymi elementami najbardziej zewnętrznymi, co można poznać po tym, że wyrastają one najniżej. No to warto te elementy po prostu wyłamać. Raz, dwa i trzy. I w ten sposób zastanowić się, który element powinniśmy usunąć jako kolejny, który jest kolejnym elementem okwiatu. No bo to jest oczywiste, tak, że te struktury, które przed chwilą wyizolowałem, to są elementy okwiatu. Rosną najbardziej na zewnątrz, są płatkokształtne, kolorowe, spełniają funkcję powabni dla zapylających ten kwiat owadów. No ale skoro to są jednoliścienne, to spodziewalibyśmy się, że tych elementów okwiatów będzie łącznie 6. Zobaczcie, ja 3 już usunąłem, a takich fioletowych elementów powabni w tym kwiecie jest więcej. Są 3 takie, które są kolejnym piętrem. One są takie o dosyć prostej budowie, tu nie ma żadnych plamek, nie ma żadnych innych takich charakterystycznych elementów, które by w ich budowie występowały. I to są te elementy bardziej wewnętrznego tego drugiego piętra okwiatu. Ja też je 3 wszystkie usunę. I teraz okaże się, że odsłoniłem elementy generatywne. I to jest bardzo ciekawa rzecz u kosaćca, czyli u irysa, że pręciki są ukryte w takich niszach. I taka nisza jest zbudowana, czy ograniczona z jednej strony przez elementy okwiatu, które ja tutaj usunąłem, i to były te elementy z tymi żółtymi plamkami. Było to, można powiedzieć tak, gdybym chciał ten kwiat odbudować. A z drugiej strony jest ten pręcik w tej niszy ograniczony takim elementem fioletowym. No ewidentnie jest to powabnia, ale to powabnia, zauważmy, że nie może pochodzić z okwiatu. Dlaczego? Bo okwiat nigdy nie występuje bardziej do wewnątrz kwiatu niż pręciki. No więc to muszą być jakieś elementy słupka. No więc będziemy się za chwilę zastanawiali, które to są te elementy. Będziemy szukali wszystkich 3 części słupka, czyli znamienia, szyjki i zalążni. No i jak zidentyfikujemy wszystkie 3, to pewnie ta zagadka się rozwiąże. Ale wcześniej usuńmy pręciki. Ja taki pręcik mogę tutaj wyizolować, go podważając pensetą. Zauważmy, że jest bardzo wyraźna nitka i żółta główka tego pręcika. Nie zawsze pręciki mają taką postać, że wyraźnie jest oddzielona nitka od główki. Takie znacie najczęściej ze szkoły średniej, ale to bywają różne przypadki w botanice. No i w tym przypadku oj, ten pręcik troszkę mi tutaj łobuzuje. Ale w tym konkretnym przypadku, to już jest dosyć dojrzały kwiat, zauważmy, że w tej główce pręcika można wyróżnić 2 takie części, jedna na lewo, druga na prawo. To są 2 pylniki i te pylniki już się otwierają. Ten pyłek zaczyna się wysypywać. Jak przyjrzymy się bliżej temu elementowi, to będziemy mogli zobaczyć sypki pyłek. Możemy też, czy wy możecie spróbować takie doświadczenie zrobić w domu, po prostu wziąć kartkę papieru i z takiego otwartego pylnika ten pyłek wysypać. Jeżeli macie w domu mikroskop, to wcale nie są potrzebne duże powiększenia, jakieś profesjonalne mikroskopy, takie szkolne zupełnie wystarczą, to taki pyłek w kropli wody można potem obejrzeć w samodzielnie wykonanym preparacie mikroskopowym. Ja usunę jeszcze jeden. Ostatni pręcik, zauważmy, że to jest różnica w porównaniu z tulipanem, polegająca na tym, że tutaj mamy tylko jeden okółek pręcików. Czyli są 3 pręciki w sumie, a nie jest ich 6 w 2 okółkach. Spójrzmy teraz na ten kwiat na szerszym planie. Zobaczmy, co z niego zostało. Musiał zostać wyłącznie słupek. No bo skoro usunęliśmy 2 piętra okwiatu, usunęliśmy też pręciki,
no to wewnątrz do pręcików mogły zostać tylko elementy generatywne słupkowia. No więc to wszystko, co widać teraz, to musi być ten słupek. No i spodziewamy się trzech części. Spodziewamy się znamienia, które będzie najwyżej. Potem spodziewamy się szyjki słupka, a na koniec zalążny. No i to jest kwiat o dosyć nietypowej budowie, ponieważ te trzy fioletowe elementy to jest bardzo takie rozbudowane znamie, które spełnia jednocześnie rolę powabni. Więc widzicie, że nie wszystko złoto, co się świeci, ponieważ nie tylko elementy okwiatu, które już zostały wyizolowane, mogą tę rolę spełniać, ale także inne elementy. W tym znamieniu, czy w jego tutaj łatkach, bo to jest jedno znamie podzielone na trzy łatki, ja jedną z tych łatek po prostu wyizoluję, to warto w tym znamieniu, w tej łatce znamienia spojrzeć na tę linię tutaj. Tam, gdzie jest taki wyraźny karp, i dodatkowo jest takie jaśniejsze miejsce. Może od boku będzie to widać troszkę lepiej, że jest takie przełamanie w budowie tego elementu i jednocześnie jest ono wybarwione takim jaśniejszym kolorem. To jest receptywna część znamienia, czyli jeżeli tutaj się dostanie pyłek z drugiej rośliny, to on ma szansę wykiełkować, no i następnie musi wytworzyć ten pyłek dosyć długą łagiewkę pyłkową, żeby najpierw tą tkanką znamienia przejść w dół do szyjki słupka i dalej do zalążków. No ale gdzie są te zalążki ukryte? Musimy iść niżej i ten element tutaj to jest szyjka słupka, a ten element poniżej, ten zagadkowy, o którym mówiłem na samym początku, to jest właśnie zalążnia. Jak możemy odróżnić jedno od drugiego? No, po budowie zewnętrznej to widać, że tutaj mamy cieńszy element. Tutaj jest grubszy oczywiście, ale jeżeli wykonamy przekrój, wezmę żyletkę, no to się okaże, że jak przekroję na tym poziomie i pozbędę się tych części znamienia, no to na tym przekroju próżno będzie nam szukać zalążków. To jest taka tkanka bardziej jednorodna. Nie widać komór, w których te zalążki miałyby się znajdować. Ale jeżeli powtórzę cięcie niżej, czyli przetnę to na w połowie tej zgrubiałej części mniej więcej, to w tym przypadku zdecydowanie lepiej niż u tulipana widać jest trójkrotność zalążni. Widać, że są wyraźne trzy komory, są wyraźne trzy przestrzeni i w tych przestrzeniach są ułożone zalążki. No więc widać wyraźnie, że zalążnia w tym kwiecie znajduje się dużo, dużo poniżej tych wszystkich elementów okwiatu, powyżej pręcików, więc znajduje się poniżej dna kwiatowego. Zatem mówimy w tym przypadku, że jest to słupek dolny, ale kwiat jest górny. Zatem mamy odwrotną sytuację niż u tulipana. Zatem podsumowując, możemy spojrzeć na te wszystkie elementy, które rozebrałem, analizując ten kwiat. No i w pierwszej kolejności, pamiętacie, usuwałem te elementy okwiatu najbardziej zewnętrzne. One są trochę niepokorne, są takie trójwymiarowe, więc nie chcą mi na stole tym zbyt dobrze leżeć, ale pokażę je po prostu pod różnymi kątami, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. Drugim piętrem okwiatu, które usuwałem, to były te trzy elementy. One, jak widzicie, już są takie bardziej płaskie, mniej takie pokaźne. Nie mają tych takich żółtych plamek. Te żółte plamki to są takie wskazówki, gdzie ma owad lądować. Następnie usunąłem pręciki. Na razie to znamie odłożę na bok. To są pręciki. Raz, dwa, trzy.
zauważcie, jaka jest różnica między tymi pręcikami, jeżeli ja je położę albo do góry brzuchem, albo do góry grzbietem. One się otwierają tylko z jednej strony. Ten jest od tej strony zamknięty, a ten jest od drugiej strony wyraźnie otwarty. One są na tym samym stadium rozwoju. Następnie usunąłem znamie słupka, które to znamie jednak uszkodziłem. To znaczy, to znamie jest, można powiedzieć, jedno, ale jest ono trójkrotne. I tutaj z tych wszystkich elementów mam jedną część tego znamienia odciętą osobno, a tutaj mam pozostałą część, czy dwie części, tak, tego jednego znamienia w tym kawałku. Następnie zanalizowaliśmy zalążnię, która, pamiętajmy, była poniżej tych wszystkich elementów, i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ dzięki niej możemy stwierdzić, że w tym przypadku słupek jest dolny, ale kwiat jest górny. Zatem w porównaniu do budowy tulipana widzimy dosyć wyraźne różnice. Okwiat jest zbudowany co prawda podobnie, to znaczy i u kosaćca, i u tulipana jest niezróżnicowany na kielich i koronę. Jest to okwiat występujący w dwóch piętrach, kwiaty są trójkrotne, mają symetrię promienistą, ale u kosaćca jest tylko jeden okółek pręcików, u tulipana były dwa, czyli tutaj mamy trzy, tam było łącznie sześć pręcików. No i widzimy zaawansowaną budowę związaną z zapylaniem przez owady, a więc rozbudowane znamie trójkrotne, które spełnia rolę powabni, tego u tulipana nie było. No i są dodatkowo takie wyraźne żółte plamy w okwiecie, które decydują o tym, że owad ląduje dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się ta aktywna, ta receptywna część znamienia i wchodzi do tej krypty, do tej niszy zamkniętej między znamieniem a jednym elementem okwiatu, czyli to kwiat w ten sposób wymusza, w jaki sposób owad ma korzystać z tego kwiatu. I to jest taki objaw wyspecjalizowanej adaptacji do zapylania przez owady, żeby ten transfer pyłku między poszczególnymi kwiatami był bardziej efektywny. Na tym przekroju widać dwie zalążnie. Jedna to jest zalążnia wypreparowana z kosaćca, a tutaj jest zalążnia wypreparowana z tulipana. W jednym i w drugim przypadku widać wyraźnie trójkrotność i centralne łożysko, na którym umieszczone są poszczególne zalążki, ale zdecydowanie więcej przestrzeni w komorach widać u kosaćca, ale mimo wszystko w jednym i w drugim przypadku jest bardzo wyraźna ta trójkrotna symetria i widać, że są to rośliny jednoliścienne. To są zbliżenia główek pręcików. Po pierwsze kosaćca po lewej stronie, a po prawej tulipana. Jeden i drugi pręcik są otwarte, widać wysypujący się pyłek. W przypadku kosaćca on jest żółty, w przypadku tulipana jest on taki ciemny. Można powiedzieć granatowy, prawie czarny. Ale wyraźnie widać tylko w przypadku kosaćca, że ta główka pręcika podzielona jest wyraźnie na dwa osobne pylniki. Widać nawet szew w tym przypadku, wzdłuż którego każdy z tych pylników się otwiera. To są znamiona kosaćca i tulipana. Znowu po lewej stronie mamy kosaćca. Zbliżenie jest na tę receptywną część znamienia, która pełni bardzo ważną rolę w biologii zapylania, ponieważ pyłek, który wykiełkuje w tym miejscu, ma w ogóle szansę wytworzyć łagiewkę pyłkową i dotrzeć następnie do zalążni i tam może dojść wtedy do zapłodnienia. Po drugiej stronie, tutaj w tej części, mamy pokazane od góry trójgraniaste, takie trójkrotne znamie tulipana.
które ma mniej wyspecjalizowaną budowę, jaką możemy obserwować u wielu innych gatunków w obrębie jednoliściennych. Kolejny przykład, jaki będziemy analizować, jest to dzwonek. Jest to roślina z grupy dwuliściennych właściwych, no więc spodziewamy się wielu cech odmiennych od tych, które widzieliśmy u tulipana czy u kosaćca. Przyjrzyjmy się najpierw takiej szerszej budowie morfologicznej tej rośliny. Sprawdźmy, czy można po liściach poznać, że jest to roślina dwuliścienna, a nie jednoliścienna. W tym celu przyjrzymy się pojedynczej gałązce, którą po prostu wyrwę, wyizoluję ze środka. Myślę, że mogę na chwilę tę doniczkę odstawić na bok i pokazać Wam, jak są zbudowane liście, jak one są ułożone na łodydze. I tutaj zastanowimy się wspólnie, czy to jest roślina jednoliścienna, czy to jest roślina dwuliścienna. To nie jest takie proste w tym przypadku, ponieważ jak przyjrzymy się pojedynczemu liściowi, to wygląda to tak, jakby to był liść ogonkowy. Czyli mamy taką wyraźną blaszkę liściową, to jest jeden element, a potem mamy wyraźne przewężenie, ale tak naprawdę jak spojrzymy w dużym przybliżeniu, to się okazuje, że te liście to raczej należy interpretować jako liście siedzące, ponieważ to nie jest taki typowy ogonek liściowy, tylko widzimy, że wzdłuż tego nerwu, który biegnie do łodygi, mamy jeszcze elementy blaszki liściowej takiej cienkiej. Czyli ten liść tutaj jest taki mocno wcięty w tej części, ale ja mimo pozorów bym powiedział, że jest to liść siedzący. No więc widzimy tutaj taką, można powiedzieć, jakąś niespójność z tymi regułami, których się uczy w szkole średniej, że liście tutaj roślin dwuliściennych to są zawsze liście ogonkowe. No nieprawda, są, jak widzimy, wyjątki też w innych rodzinach botanicznych. Dzwonek należy do rodziny dzwonkowatych campanulace, ale z drugiej strony w porównaniu z tym, co widzieliśmy u tulipana i u kosaćca, jest zupełnie inna nerwacja. W tym przypadku widzimy wyraźnie jeden tutaj centralny nerw główny, ale też widzimy siateczkowate unerwienie, które od tego nerwu głównego odbiega. No i to już świadczy o tym, że jest to przedstawiciel roślin dwuliściennych, no ale niestety też są wyjątki w przypadku jednoliściennych, na przykład jeżeli macie w domu skrzydłokwiat, który należy do rodziny obrazkowatych, no to tam możecie zobaczyć, że to będzie roślina jednoliścienna, ale będzie miała liście ogonkowe i unerwione siatkowato. No ale przyjrzyjmy się w drugiej kolejności budowie kwiatu. Jest to roślina, która no, nie jest w zbyt dobrej kondycji, ale możemy na tej małej łodydze zauważyć, że mamy rozwijające się tutaj pączki kwiatowe. Tutaj są dwa takie obok siebie. Jeden i drugi. Widzimy starszy kwiat już mocno przykwitający, ale widzimy też kwiat, który będzie najlepszy dla naszej analizy, więc ja łodygę z tym kwiatem wyizoluję i możemy się przyjrzeć tutaj teraz budowie tego kwiatu. Bardzo wyraźnie widoczny jest okwiat podzielony na dwie części. Niższe piętro okwiatu to są te zielone elementy i jak je policzymy, poobracamy ten kwiat i się przyjrzymy, to możemy zauważyć, że tych elementów zielonych łącznie jest 5. Oczywiście możemy też je, i zaraz to zrobimy, wyizolować, żeby je policzyć. To jest często bardzo dobra metoda, ponieważ jak liczymy na takim okazie, który obracamy w ręku, no to jest ryzyko, że policzymy jakiś element dwa razy, a jak je po prostu wyrywamy i policzymy je potem na stole, no to jest zdecydowanie prostsza sprawa. Powyżej widzimy taką wyższe piętro okwiatu, białe,
no, powiedziałbym, barwne, no, zielony i biały to też są jakieś kolory, tak, no, ale w każdym razie jest to, ta biała barwa jest kontrastująca z zielenią, która oczywiście musi towarzyszyć roślinom ze względu na chlorofil i fotosyntezę. No więc możemy powiedzieć, że to dolne piętro okwiatu, to zielone, ono pewnie spełnia inną rolę niż ta powabnia, która jest powyżej. I teraz to niższe piętro nazywamy działkami kielicha, a to wyższe piętro nazywamy płatkami korony. To niższe piętro zazwyczaj pełni taką rolę pomocniczą, nie bierze bezpośrednio udziału w biologii zapylania, ale na przykład ochrania kwiat w momencie, kiedy on się rozwija w pączku kwiatowym, co możemy zobaczyć tutaj w kwiecie, który jest poniżej. Jest taki malutki, maciupeńki kwiatek, który się rozwija o tutaj. I zauważcie, że kiedy spojrzymy na ten górny kwiat, to te działki kielicha, one są takie, no, przytłoczone przez, można powiedzieć, tę białą powabnię, to w tym kwiecie rozwijającym się dominują te działki kielicha. One spełniają tutaj taką funkcję ochronną, ochraniają cały pączek kwiatowy. No więc to widzimy kolejną funkcję okwiatu oprócz powabni i widzimy coś, co nie miało miejsca w omawianych do tej pory przykładach roślin jednoliściennych. No ale, żeby zanalizować ten kwiat, to ja go po prostu wyizoluję, oderwę szypułkę, położę ten kwiat na blacie, bo on jest dosyć mały, no i będę starał się nim tutaj manipulować z użyciem dwóch pęset i jeszcze ewentualnie żyletki. Zobaczymy, co się uda wykonać. Więc pierwsza rzecz, jaką będę chciał zrobić, to w tym kwiecie, przytrzymując go jedną pęsetą, wyizolować elementy okwiatu tego zewnętrznego okółka i je po prostu odłożyć na bok. Potrzeba do tego trochę zręczności. No i taka jest reguła, że im mamy mniejsze kwiaty, tym, no niestety, potrzeba jest troszkę więcej praktyki w tym wszystkim. No i to już jest rzecz, na której się trzeba poważnie skupić. Mamy już jeden element wyizolowany, mamy drugi element wyizolowany. A teraz spróbuję wyodrębnić trzeci. No niestety może się przy okazji ten kwiat uszkodzić, to nie jest wcale takie proste. Jeżeli nie wyjdzie, to weźmiemy po prostu kolejny kwiat, jeżeli coś nam się zupełnie popsuje. Można sobie ewentualnie pomóc ręką. O, mamy tutaj trzeci, czwarty i piąty element. No niestety widzicie, że one się obróciły w strzępy, czyli takie końcówki tych działek kielicha, tutaj można powiedzieć, że mi się udało wyodrębnić. Nie zrobiłem tego jakoś perfekcyjnie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby odsłonić te elementy, które są schowane głębiej. I głębiej widzimy koronę. Przy czym ta korona, ważne jest to, żeby zauważyć, że ona składa się niby z pięciu elementów, ale tak naprawdę z elementu jednego. No ona już tutaj uległa częściowo uszkodzeniu, ale może będzie to dobrze widać na kwiecie, który wyizoluje z doniczki. Zobaczmy, że w nieuszkodzonym kwiecie widać wyraźnie, że korona, ta biała, składa się z pięciu odrębnych elementów. Mamy pięć płatków korony, ale jak spojrzymy na ten kwiat od boku, to się i zaczniemy go obracać, to się okazuje, że one wszystkie zrastają się w jedną taką rurkę. No i teraz, żeby się dostać do wnętrza tego kwiatu, to nie ma takiego prostego przepisu jak w przypadku tulipana, tylko właśnie po usunięciu tych elementów działek kielicha, ja to chyba zrobię od nowa na tym egzemplarzu, bo on jest po prostu lepszy, jednak wygodniej jest mi to robić po prostu z ręki.
to żeby się pozbyć tej korony, to tak naprawdę trzeba tą koronę rozciąć. I to można zrobić albo za pomocą żyletki, albo wbijając tutaj w tę boczną część końcówkę pensety i w ten sposób to obrać. Tylko to mówię, no to wymaga pewnej zręczności i trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby tych elementów generatywnych, które są w środku, nie uszkodzić. I to, co nam się pokaże w środku, co myślę, że najlepiej będzie widać na ciemnym tle, to jest wianuszek takich bardzo delikatnych pręcików. One mają takie lekko żółtawe zabarwienie i to jest wianuszek, który otacza centralnie położone znamie słupka. To znamie słupka jest o tutaj. Przy czym to znamie słupka jeszcze nie jest rozchylone. Ja wiem, że to jest znamie słupka, bo jeżeli spojrzę na inny kwiat, który kolejny już pożyczę z doniczki, który jest trochę na późniejszej fazie rozwoju, to możemy tutaj zobaczyć, że ten centralnie położony element jest zbudowany w taki sposób, że się na górze tak rozczapierza, czy się rozchyla. No, obracając tym kwiatem, no może pod jakimś kątem będzie to widać. O, w tej chwili wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle widoczne. Czyli teraz porównajmy. Z jednej strony mamy tutaj usunięty okwiat i ten biała struktura na środku to jest dokładnie to samo, co ta struktura taka rozczapierzona, rozchylona w tym nieuszkodzonym kwiecie. Tylko to jest późniejsze stadium. No i po tym mogę poznać, że jest to właśnie znamie słupka, właśnie po tym, że się rozchyla. Przy czym manipulując tym kwiatem, obracając go, może uda nam się zauważyć, że ten kwiat, mimo to, że ma symetrię pięciokrotną okwiatu, no i właśnie na podstawie okwiatu stwierdzamy symetrię, że jest ona pięciokrotna, ale uwaga, te znamiona słupka, czy to znamie, które tutaj jest jedno, jest trójdzielne. Czyli ono świadczy o tym, że ten słupek składa się wcale nie z pięciu owocolistków, jak moglibyśmy się spodziewać po analizie okwiatu czy pręcików, których też jest 5, to obracając tym kwiatem bez okwiatu można to zauważyć. Jeżeli macie trudności w policzeniu, jak ja obracam, to warto sobie zatrzymać film na chwilę i wybrać sobie dobry kadr, na którym widać wszystkie 5 pręcików, ale no zapewniam, że jest ich tam 5 wokół tego centralnego elementu, wokół tego szyjki, słupka i znamienia, ale sama szyjka, słupka jest trójkrotna. I to jest taka bardzo, bardzo uderzająca różnica. Czyli zobaczmy, że jest to ewidentnie roślina dwuliścienna, ale już mamy 2 wyjątki, tak? Wobec tego, czego nauczyliście się w szkole średniej. Po pierwsze, liście de facto nie są liśćmi, które są ogonkowe, ale to są takie pozornie ogonkowe liście, tak naprawdę liście siedzące z taką cieniutką blaszką liściową wzdłuż tego nerwu głównego. Ale druga rzecz to jest właśnie ten kwiat, który mimo ogólnie pięciokrotnej symetrii i to działek kielicha i to płatków korony, 5 pręcików, to jednak ma tę wyjątkową cechę, można powiedzieć, czyli trójkrotne znamie słupka, co świadczy o tym, że cały słupek zbudowany jest z 3 owocolistków. No ale jak spojrzymy na ten kwiat, który już rozebrałem, który pozbawiłem tego kwiatu, to się należy zastanowić, w którym miejscu znajduje się zalążnia. No bo już wiemy, że tutaj na samym szczycie, o, w tym regionie, jest znamie słupka. No to poniżej oczywiście musi być szyjka,
No i to też widać w tym kwiecie, tak, że zaraz za tym rozchyleniem jest taka struktura, którą ewidentnie możemy nazwać szyjką. No więc pytanie teraz, gdzie są zalążki? Zalążki znajdują się w tej strukturze poniżej. Widzimy, że dno kwiatowe, z którego wyrastają wszystkie elementy kwiatu, to jest ta rozszerzona część, która jest zwieńczeniem szypułki kwiatowej. I to jest bardzo mała struktura i na przekroju tam widać tę zalążnię, która zbudowana jest z trzech części i po przekrojeniu tego właśnie elementu tutaj tego takiego bańkowatego, takiego zgrubiałego dna kwiatowego widać, że tamto w nim jest ukryta zalążnia. No więc tutaj możecie, zadam wam pytanie, czy ten kwiat jest górny czy dolny, czy słupek jest górny czy dolny. Macie teraz sekundę czy dwie, żeby zapauzować to nagranie i odpowiedzieć na to pytanie. A jeżeli już kontynuujemy, to ja wam odpowiadam od razu, że jest to słupek oczywiście dolny, bo zalążnia jest ukryta w dnie kwiatowym, a elementy kwiatu wyrastają powyżej, czyli słupek jest dolny, ale kwiat jest górny. To jest kwiat dzwonka w dużym powiększeniu. Idąc od zewnątrz tego kwiatu do środka, widzimy najpierw działki kielicha. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Piąta schowała się po drugiej stronie. Jak przekręcimy kwiat, to ona tam jest uwidoczniona, czyli są wszystkie działki kielicha. Ale wyższe piętro okwiatu, czyli korona, została tutaj uszkodzona, wycięty został jeden płatek, który powinien być w tym miejscu, żeby uwidocznić elementy centralne. No widzimy, że zostały cztery płatki. Raz, dwa, trzy i cztery. Wewnątrz kwiatu widzimy pięć pręcików. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąty się tam nam schował za jednym z tych, czyli tutaj po stronie po prawej widzimy trzy pręciki, po lewej są dwa. Ale to trzeba troszkę tym kwiatem pokręcić, bo się nawzajem zasłaniają. I teraz każdy z tych pręcików składa się z takiej długiej, rozbudowanej, lekko żółtej główki i takiej bardzo krótkiej nitki, która wyrasta bezpośrednio z dna kwiatowego. To, co widać tutaj na środku, to jest słupek, a w zasadzie dwie jego części, ponieważ to jest szyjka słupka, a w tej najwyższej partii mamy jeszcze nierozwinięte, jeszcze nierozchylone znamie. Zalążnia znajduje się tutaj, poniżej, miejsca, z którego wylastają wszystkie elementy kwiatu, a więc mamy do czynienia ze słupkiem dolnym, a kwiatem górnym. Teraz widzimy dwa wyizolowane słupki z dzwonka, tylko one znajdują się na innej fazie rozwoju. Ten poniżej jeszcze nie rozchylił się, czyli jego znamie nie jest otwarte, nie jest gotowe na to, żeby przyjąć pyłek, a ten powyżej jest już rozchylony, czyli to znamie jest receptywne. Poniżej znamienia oczywiście jest szyjka słupka, a nie ma w tym przypadku zalążni, bo pamiętamy, że u dzwonka ta zalążnia jest dolna, ona podczas preparatyki została w dnie kwiatowym, z której nie daje się jej prosto wyodrębnić. Jak troszkę poobracamy ten słupek z rozchylonym znamieniem, to wyraźnie widać, że jest to znamie trójdzielne, co nam zdradza to, że słupek zrósł się z trzech owocolistków, co jest, jak już podkreślałem to kilkukrotnie, nietypowe dla roślin dwuliściennych, u których spodziewamy się kwiatów pięcio- albo czterokrotnych. A więc to, co bym chciał, żebyście przede wszystkim wynieśli z tej lekcji, z tych trzech przykładów, które do tej pory omówiliśmy, to jest to, że te reguły na temat rozróżniania roślin jednoliściennych i roślin dwuliściennych, to one nie zawsze się sprawdzają. To znaczy w biologii jest bardzo dużo wyjątków. No i dzisiaj obserwowaliśmy na przykład to, że elementy okwiatu
Oczywiście mogą pełnić funkcję powabni, ale nie muszą, bo na przykład tutaj mamy przykład u dzwonka, że on po prostu ochrania pączek kwiatowy. Ale co do tych wyjątków jedno- a dwuliścienne, no to w przypadku mieliśmy kosaćca trzy pręciki, a w przypadku tulipana mieliśmy tych pręcików sześć. Czyli ta budowa nie jest taka jednorodna. W przypadku dzwonka ogólnie kwiaty są pięciokrotne i są, mają symetrię promienistą. Możemy przeprowadzić przez nie pięć płaszczyzn, czy osi symetrii, ale tylko wtedy, kiedy zapomnimy o słupku, który ma budowę trójkrotną. Więc tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę po pierwsze na to, że są wyjątki. Bywają kwiaty, które częściowo są trójkrotne u dwuliściennych, co zwykle się uważa za cechę jednoliściennych, ale po drugie zauważmy, że kiedy analizujemy tę symetrię kwiatu, to nie wchodzimy w takie szczegóły. Przede wszystkim symetria kwiatu to dla nas jest analiza budowy okwiatu, bo symetria kwiatu jest czymś ważnym w biologii zapylania, bo symetria kwiatu decyduje o tym, jak wyglądają interakcje pomiędzy zapylaczem, który najczęściej jest owadem, a kwiatem. No i w jaki sposób wchodzi do tego kwiatu, w jaki sposób na tym kwiecie ląduje owad, w jaki sposób dochodzi do interakcji między ciałem owada a strukturami kwiatu. To jest dla nas ważne. No i tutaj w tym przypadku liczy się przede wszystkim okwiat. No więc mimo tego, że tutaj mamy trójkrotne słupkowie, trzy owocolistki, które się zrosły, a pięciokrotny jest okwiat, to mówimy, że symetria jest promienista, pięciokrotna, jakby zapominamy o tym, o tej trójkrotności w centrum, dlatego że ona nie jest taka ważna z punktu widzenia biologii zapylania. Ostatni przykład jest przykładem najtrudniejszym i chciałbym się z Wami na początku podzielić pewną historią z dzieciństwa, ponieważ nagietek należy, to właśnie jest roślina, którą będziemy omawiać, do rodziny złożonych, czyli astrowatych. I do tej rodziny należy też na przykład stokrotka. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda stokrotka, to możecie znaleźć na przykład jakąkolwiek stokrotkę na Wikipedii. Ale czemu o tym chcę powiedzieć? Czemu porównuję tego nagietka do stokrotki? Ponieważ stokrotka zadecydowała o tym, że moje marzenia jako dziecka o tym, żeby poznać rośliny i je zrozumieć, zostały po prostu przez tę stokrotkę przekreślone. Ponieważ w dzieciństwie był to po prostu dla mnie zbyt trudny przykład. Wychowywałem się częściowo na wsi, jeździłem do mojej babki, rozmawiałem właśnie z babką, z wujostwem, no i chciałem, żeby ktoś mi wytłumaczył, jak ta stokrotka jest zbudowana. No i nikt nie potrafił tego wytłumaczyć. No, i ja dzisiaj postaram wytłumaczyć Wam, jak właśnie są zbudowane kwiatostany złożonych, ponieważ to, co trzymam w ręku, to pozornie jest tylko kwiat, a tak naprawdę jest to cały kwiatostan składający się z całego mnóstwa kwiatów. No i to właśnie, w jaki sposób próbują współpracować rośliny z zapylaczami, jakie w pewien sposób oszukują co do swojej budowy morfologicznej, zmyliło także i mnie. Także widzicie, jest jakieś pewne podobieństwo między owadami a naczelnymi, których jestem przedstawicielem. No i nie zawsze tak łatwo jest gdzieś w tę biologię się zagłębić. No ale popatrzmy, jak ten kwiatostan właśnie jest zbudowany. No bo na pierwszy rzut oka powiedzielibyście, i to się bardzo często oczywiście zdarza, że to wszystko, co jest dookoła, tutaj takie jasne, barwne, to jest wiele płatków korony. No, po części jest to prawda, ale od razu Wam zdradzę, że każdy taki element, nie wiem, czy mi się uda za pierwszym razem wciągnąć go w całości, to jest nie jeden płatek korony, tylko tak naprawdę to jest pięć płatków korony ze sobą zrośniętych, wyciągniętych w taki języczek, a to, co jest widoczne poniżej, to, gdzie mamy takie ciemniejsze zabarwienie, gdzie poniżej jest już zupełnie praktycznie białe, to są pozostałe elementy kwiatu. To jest taki jeden malutki, miniaturowy kwiat, a w całym kwiatostanie oczywiście jest ich mnóstwo. Jeden taki kwiat odłożę na bok. Za chwilę zastanowimy się, jak on jest zbudowany. Ale patrząc na szerszy plan, no to jeżeli tutaj byśmy się spodziewali elementów okwiatu, płatków korony, no to spójrzmy pod spód, co tutaj się dzieje.
I możemy zauważyć całą grupę czegoś, co przypomina nam działki kielicha. No więc no tak wiele osób na początku i ja, może sześcioletni, tymi się pojęciami nie posługiwałem, no ale no, po tych trzech pierwszych przykładach, no to bylibyście skłonni powiedzieć, że to kolorowe, takie czerwono-żółto-pomarańczowe, to są właśnie płatki korony, a to poniżej to też jest okwiat, no to są jakieś tam działki kielicha. No nie, to wszystko, ja może wyłamię, jak mi się uda, takie pojedyncze elementy. Później zobaczycie je wszystkie rozebrane na stole. To się okazuje, że to są po prostu liście, najzwyklejsze na świecie liście, które okrywają cały kwiatostan, a ten kwiatostan w przypadku roślin złożonych, on się nazywa koszyczkiem. No więc te elementy, o taki, który właśnie w tej chwili podważam, odłamuję i odkładam sobie gdzieś na bok, żebyśmy potem je zobaczyli, to się nazywają te wszystkie elementy liśćmi okrywy koszyczka. No ale dobrze, to nie jest wszystko, tak? Czyli już wiemy, że mamy liście okrywy koszyczka tu od spodu, wiemy, że tutaj mamy tak zwane kwiaty brzeżne czy kwiaty języczkowe, to wszystko są pojedyncze kwiaty, tylko takie miniaturowe, ale w środku coś jeszcze jest. Jest taka jakby czarna, duża plama, ale takie małe pomarańczowe elementy gdzieś tam się przebijają. No i się okazuje, że to całe czarne tło to jest mrowisko jeszcze mniejszych kwiatów niż te. No, ciężko w to uwierzyć, zobaczycie to dopiero na dużym zbliżeniu, ale to całe czarne tło, które się wydaje pozornie takie jednorodne, to na dużym zbliżeniu okazuje się, że to jest cała armia maleńkich kwiatów. No a teraz te maleńkie kwiaty wystawiają na swojej powierzchni elementy generatywne, wystawiają pręciki, wystawiają też oczywiście znamiona słupka, tam jest jeden słupek w każdym z tych kwiatów, no i właśnie te słupki tak się wybijają, pokazują niejako owadom, gdzie szukać pyłku, gdzie szukać pokarmu, które kwiaty są rozwinięte, które są dojrzałe. Ale wyizolowanie tych kwiatów wewnętrznych jest jeszcze trudniejsze niż wyrwanie w całości tego kwiata, któregoś z tych kwiatów brzeżnych, tych kwiatów języczkowych. Więc ja wolę się posłużyć w tym celu żyletką. Przekroję tego nagietka. I po pierwsze pokażę Wam cały kwiatostan na przekroju, ale po drugie dużo, dużo łatwiej będzie mi Wam pokazać, znaczy wyizolować też, oprócz tego, że Wam pokażę te wszystkie elementy. No i teraz to, za co podszarpuję z boku teraz, to jest, to odchylam po prostu kwiat języczkowy. O, widzicie, jak on głęboko jest osadzony. On jest, tak można powiedzieć, przyciśnięty z jednej strony przez tą całą grupę kwiatów, tych centralnych kwiatów rurkowych, które mają inną symetrię. O symetrii za chwilę porozmawiamy, jak to wszystko wyłożę na stół. A tutaj w środku widzicie po prostu całą grupę kwiatów. Widać to czarne tło i szczęśliwie udało tak się przekroić, że na środku widać dwa takie mocniej dojrzałe, silniej rozwinięte kwiaty rurkowe. No i teraz moim zadaniem, które mam nadzieję, że się uda, ale wcale nie jestem tego taki pewien, to jest wyizolowanie tych poszczególnych elementów, czyli wyizolowanie tych działek, znaczy tych, no właśnie, sam powiedziałem działek, ale powinienem powiedzieć tych liści okrywy koszyczka, wyizolowanie kwiatów brzeżnych, czyli tych kwiatów języczkowych, te, które mają symetrię grzbiecistą, i wyizolowanie tych kwiatów centralnych, które mają symetrię rurkowatą. No i będę to robił na stole. Zobaczymy, na ile dobrze mi to wyjdzie. Jak już je wyizoluję, to omówię budowę poszczególnych elementów, mam nadzieję, w większych szczegółach. No więc zabieramy się do pracy. Kładę cały koszyczek na stół. Tutaj mam jedną połowę tego koszyczka, to ja go sobie odłożę może gdzieś na bok, żeby mi nie przeszkadzał.
Tutaj no można powiedzieć, że w pewien sposób przypadkiem już wcześniej mi się udało wyizolować te kwiaty brzeżne, ale ja je odłożę, dlatego że wcale nie jestem pewien, czy one się wyizolowały prawidłowo, czy nie zostały uszkodzone. Więc można powiedzieć, że ja po prostu teraz wyczyszczę sobie stół, pozbędę się tego wszystkiego, co mi do tej pory spadło i razem z Wami postaram się dobrać do tego koszyczka, który mi został. Ale pierwsza sprawa, to ja po prostu go odetnę, żeby mi te wszystkie liście nie przeszkadzały. Odłożę też je na bok. No i teraz będę próbował delikatnie pensetą powyjmować z dna kwiatowego, znaczy dna kwiatowego, tutaj nie tyle dna kwiatowego, co dna całego tego koszyczka. O, czyli cała ta tkanka tutaj taka jaśniejsza, z mniejszą zawartością chlorofilu, no bo tam już tyle słońca nie dociera, to tam znajdują się właśnie kwiaty. Zacznę od tych środkowych. O, nawet mnie się coś udaje, ale posłużę się drugą pensetą. Zobaczcie, to jest taki malutki kwiatek, który wyizolowałem właśnie z centrum i to jest kwiatek taki całkiem nieźle rozwinięty. Spróbuję wyizolować ich jeszcze kilka, żebyście mogli może zobaczyć też takie pozamykane. Ale to uwaga, tutaj trzeba być czujnym, ponieważ gdzieś tam się te elementy łamią. Ja może jakieś takie bardziej śmieci, co nam nie będą potrzebne, poodkładam. O, ale tutaj mam jeden taki bardzo ładny wyizolowany kwiat, ten centralny. Tutaj mam drugi obok niego, ten co mi się pierwszy udało wyizolować. I tutaj mam taki może mniej rozwinięty, tak mnie się wydaje, ale to też trzeba byłoby spojrzeć przy większym powiększeniu. Dobra, czyli udało mi się wyizolować trzy kwiaty. Pierwszy, drugi, trzeci kwiat, które wziąłem z środka koszyczka. To są te kwiaty centralne, kwiaty o symetrii promienistej. Teraz spróbuję wyizolować kwiaty z brzegu, czyli te kwiaty języczkowe o symetrii grzbiecistej. O, ale no niestety, przypadkiem udało mi się wyizolować jednak ten typ kwiatu centralnego, no nieważne. O, teraz chyba się udało go wyciągnąć w całości, a nawet jeszcze z dodatkiem, bo zobaczcie, że ja oprócz kwiatu wyizolowałem o jeszcze element okrywy koszyczka, ten liść okrywy koszyczka. Nie chcę się odczepić od pensety, ale już udało się. A sam ten kwiat brzeżny leży tutaj. No i ten kwiat składa się, wydawałoby się, z tylko powabni, cała reszta jest nieważna. No i tak często jest u złożonych, że te kwiaty brzeżne są płonne albo są tylko żeńskie, ale jak przyjrzymy się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, to tutaj na krawędzi, gdzie jest zwężenie, gdzie się kończy ta barwna żółta korona, no to się okazuje, że tam widzimy taką delikatną niteczkę rozdwojoną na końcu i to jest właśnie znamie słupka, takie rozdwojone na dwie części. No a poniżej znajduje się zalążnia, no bo w tym przypadku mamy do czynienia u złożonych z słupkiem dolnym. No ale podobną budowę widzimy też tutaj, tak? Czyli tutaj na dole jest zalążnia w tych kwiatach rurkowych centralnych. Potem są jakieś tam elementy okwiatu, te takie właśnie ciemno nabiegłe. A powyżej tych elementów okwiatów jest widoczne znamie słupka, które tam się spośród nich przebija. No i teraz no, ciężko to zobaczyć po prostu bez uzbrojonego oka, dlatego szczegółową budowę tego kwiatu, każdego z tych dwóch typów kwiatów, omówimy na planszach, na fotografiach, które zostały zrobione pod binokularem. To jest kwiat brzeżny, a więc kwiat języczkowy, widziany w dosyć dużym powiększeniu. To, co widzimy w centralnej części kadru, to, co teraz wskazuję za pomocą pensety,
Jest to dwudzielne znamie słupka. Nie widzimy w okolicy tego słupka pręcików, dlatego że, tak jak już powiedziałem wcześniej, u złożonych jest tak, że kwiaty brzeżne, te kwiaty języczkowe, to są najczęściej kwiaty, które są albo płone, albo tak jak w tym przypadku jest to kwiat tylko żeński. Powyżej widzimy koronę, która jest złożona z pięciu elementów, które ze sobą się zrosły, ale to, że to jest pięć elementów, to możemy zazwyczaj poznać po tym, że jest cała ta struktura zakończona takim pięcioząbkową łatką. Ale w tym przypadku ząbki są tylko trzy. Musicie mi uwierzyć na słowo, że u złożonych te korony zrastają się z pięciu elementów. Można policzyć na przykład pod binokularem liczbę nerwów. To, co widać poniżej, taka włochata część, jest to tak zwany puch kielichowy. U złożonych najczęściej nie ma takiego typowego okwiatu, tylko te wszystkie włoski, które widzicie poniżej, to są to elementy właśnie przekształconego okwiatu. Mówię o tych włoskach tutaj w tej okolicy, które teraz wskazuję za pomocą pensety, czyli po tej stronie to wszystko dookoła, to u złożonych nazywa się najczęściej pappus, czyli puch kielichowy, a takich zwykłych działek kielicha nie ma. Gdzie znajduje się zalążnia? Zalążnia jest poniżej całego okwiatu, a więc mamy słupek dolny i zalążnia to jest ten element, który powinien był być tutaj, ale tak naprawdę mamy ten kwiat wyrwany i tutaj ta zalążnia, widzimy tylko jej fragment, to jest kwiat uszkodzony. W tej chwili widzicie wyizolowane dwa kwiaty, które znajdowały się w centrum kwiatostanu, czyli to są te kwiaty centralne, kwiaty rurkowe. Ten kwiat, który leży poniżej, jest to kwiat, jak widzicie, nieotworzony i widzimy w tej części po lewej stronie jeszcze zamkniętą koronę i to jest ten ciemny element, który dominował w obrazie całego kwiatostanu w jego centralnej części. Tutaj poniżej widać przekształcone w puch kielichowy, takie delikatne, widzicie, włoski, to jest kielich, tak zwany pappus, a to, co jest poniżej, to jest zalążnia. Z kolei ten kwiat z boku został mechanicznie wypreparowany, korona została częściowo odsłonięta, wybrane z niej elementy, no i w obrębie tej rurki korony, która jest utworzona przez te ciemne płatki, widzimy centralnie położony słupek, który jest jeszcze taki malutki, malutki, on jest jeszcze nierozwinięty. On w pewnym momencie wyjdzie na zewnątrz i rozchyli się na boki, ale na tym etapie rozwoju widzimy wieniec pręcików, nawet widać pojedyncze ziarna pyłku, które otaczają ten słupek. No i teraz cała gra u złożonych na tym wczesnym wysypywaniu pyłku polega na tym, że na tym etapie jeszcze słupek, który się pomiędzy tymi pręcikami przeciska, wychodzi do góry, to on jeszcze nie jest receptywny. Dopiero kiedy się rozchyli na boki, to wtedy odsłania te receptywne części i dopiero pyłek pochodzący z innego okazu rośliny może go zapylić. Ten pyłek, który w tej chwili oblepił ten słupek, to on nie wykiełkuje, dlatego że te części słupka nie pozwalają po prostu na kiełkowanie. To jest widziane w dużym powiększeniu przekrój przez kwiatostan. Ta tkanka u podstawy, która jest biała, nie zawiera chlorofilu, jest to dno koszyczka. I z tego dna najbardziej na zewnątrz wyrastają liście okrywy koszyczka, a następnie zaraz za nimi są ukryte kwiaty brzeżne, czyli kwiaty języczkowe. No i w tym przypadku widzimy tutaj na dole zalążnie tego kwiatu, a następnie rurkę korony, z której wystają właśnie w tym miejscu znamiona.
Znaczy w tym przypadku pojedynczego kwiatu to jest oczywiście jedno znamie, które się potem dwudzielnie rozchyli, ale każdy kwiat będzie miał swoje znamie. To, co zajmuje większość tego kwiatostanu, to są te kwiaty centralne, są to kwiaty rurkowe. Tutaj na dole te białe wszystkie elementy to są ich zalążnie. Te takie delikatne włoski u podstawy okwiatu to jest przekształcony puch kielichowy i jest to po prostu element tego dolnego piętra okwiatu. To, co jest wyżej, to takie ciemno nabiegłe, to jest korona. I teraz większość tych kwiatów ma tę koronę zamkniętą, ale już w niektórych zaczynają wystawać te elementy generatywne. Tutaj widać nawet, jak się pyłek wysypuje. A ten kwiat tutaj najwyższy jest kwiatem najbardziej dojrzałym, gdzie wyraźnie widać rozchylone płatki korony i z pomiędzy tych płatków wystający wianuszek pręcików, który wysypuje pyłek. Ten pyłek tutaj, nawet pojedyncze ziarna, to takie jasne, dosyć wyraźnie widać. To jeszcze nie jest ten etap rozwoju, żeby szyjka słupka wyniosła znamie powyżej. Tutaj jeszcze tego znamienia nie widać. Także wyjaśniła się zagadka, którą widzieliśmy na szerszym planie, to znaczy te takie bardziej jaskrawe, takie żółte elementy na tym całym ciemnym tle, to był wysypujący się z pręcików pyłek.